Witamy Państwa na pucharze prezesa KPE Grand Prix Free Fire Zone Old Town 2108. Obejrzymy finałową rozgrywkę pomiędzy reprezentantem Zakonu Świętego Płomienia oraz zawodnikiem Bractwa Bob. Waszymi reprezentami, komentatorami, przepraszam, będą Dominik i Roman. Romanie, co sądzisz o dzisiejszej postawie zakonu? Drogi Dominiku, zakonnicy pokazali świetny styl i skuteczność w tym sezonie, a ich czerwone czapki wprost zawojowały serca publiczności. No, Romanie, no proszę Cię. Bob w tym sezonie pokazał wiele technicznych zagrywek, a zawodnicy zakonu nie są tak doświadczeni. Czasami są. No dobrze, skupmy się na rozgrywkach jednak. Chciałbym jeszcze dodać, że obaj zawodnicy mają za sobą wyczerpującą drogę do finału, co czyli wiele emocjonujących pojedynków. Jestem przekonany, że ten będzie stał na równie wysokim poziomie. Zatem nie przedłużajmy, łączymy się z wozem tranzycyjnym Taxi Nysa 2. Halo, halo, wóz? A więc tak, już zawodnicy są na stadionie. Pojawili się i zaczynamy konkurencję. Czekam na pierwszy strzał. Jest! Trafiony! Chyba jednak trafiony. Trafiony. I tutaj, czy pudło, to bym się kłócił. Jeszcze raz, tak, wyrównał. Wyrównał bardzo dobrze, teraz czekamy na... No, i pudło, i teraz... Nie są chyba w formie niestety, ale... Pudło. Emocje biorą górę. Jest trafiony! I tak, zaliczony, wspaniale! To nie powinien być remis, to nie będzie. Chyba jednak dobrze. Zobaczymy. Ale znowu sportowe zachowanie, bardzo ładne, proszę. Bardzo tak. Piękna postawa. To... Zawodnicy pozdrawiają publiczność, prężą torsy, a my zapraszamy do studia. Sponsorem dzisiejszej relacji jest producent najczystszej wody na Islandzie, Słojczanka. Jesteśmy już po tym emocjonującym pojedynku i też nie do końca jestem pewien co do ostatniego trafienia. No nie wiem, nie wiem. Może poprośmy o opinię niezależnego konsultanta, eksperta do spraw technicznych, jeżeli chodzi o szczelnictwo sportowe, pana Mariusza. Panie Mariuszu, słucham. No, dobrze. Dziękujemy, panie Mariusz. No, w takim razie zróbmy tak, jak pan Mariusz sugeruje. Obejrzyjmy powtórkę. Tak, obejrzyjmy powtórkę. Czy był strzał? Tak, wyraźnie. Wyraźnie dostał w ramię. Niestety było trafienie. Pada jak długi. A więc jak widzieliśmy na powtórce, wszystko jasne. Trafienie zostało zaliczone. Dziękuję państwu za wspólny wieczór. Do widzenia. Dobranoc.